Jako firma Yara jesteśmy jedną z największych firm nawozowych na świecie. Niemniej jednak podstawą naszej działalności wcale nie jest sprzedaż nawozów, a dawanie rolnikom pełnych rozwiązań. I te pełne rozwiązania mają polegać na tym, aby odżywić odpowiednio rośliny. I mówimy tutaj o odżywieniu makroskładnikami, ale również mikroskładnikami. Zatem mówimy o nawożeniu granulowanym, a także o nawożeniu dolistnym, które posiadamy w naszym portfolio. Ale nie tylko nawozami żyjemy. Zajmujemy się również działaniami zmierzającymi do optymalizacji nawożenia. Przez to możecie Państwo dzisiaj zobaczyć również na naszym stoisku urządzenia, które wspierają dobór odpowiedniej dawki nawozu. Mówimy tutaj w szczególności o azocie. Tak? Azot na dzień dzisiejszy jest bardzo szeroko rozpatrywane, również w naszym kraju, o tym, co się wydarzyło, czyli nowe prawo azotowe, mówię tutaj o dyrektywie azotanowej. W związku z powyższym możemy dzisiaj tutaj Państwu pokazać nasze rozwiązania, którymi jest Yara Irix, które między innymi ma, to jest aplikacja na telefon, w której możecie Państwo znaleźć możliwość wykonywania zdjęć rzepaku ozimym oraz pszenicy ozimej i dobierania pierwszej dawki azotu, a także M-tester, który za chwilę pewnie Państwu pokażemy. Dodatkowo mamy jako Yara narzędzie, które nazywa się M-sensorem. To tutaj po mojej prawej stronie można się przejechać takim wirtualnym ciągnikiem, który na swojej kabinie ma właśnie M-sensor. Czym jest M-sensor? M-sensor jest urządzeniem, które skanuje pole, szacuje wielkość biomasy na polu, a na podstawie tego pozwala wyznaczać dawkę azotu zgodnie ze stanem odżywienia roślin aktualnym. Dodatkowo również od tego roku, dokładnie od tygodnia, możemy się pochwalić, iż w Polsce nasi klienci mogą korzystać z AdFarmu. AdFarm to nic innego jak robienie satelitarnych zdjęć i sprawdzanie stanu swojego pola z pozycji satelity, a na bazie tego również dobór nawożenia. Mówimy tutaj ponownie głównie o doborze nawożenia azotem. Każdy rolnik może zarejestrować się na adfarm.pl i wprowadzić swoje pola, czy też załadować je z plików, które są dla nich dostępne. W tym sezonie rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich za darmo. Także każdy może wypróbować.